Witam cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Kolejne zadania z książki Teraz Matura. Wczoraj nagrywałem, a dzisiaj wrzuciłem funkcję liniową, natomiast dzisiaj zabieramy się za funkcję kwadratową. Jest to zestaw C z poziomu podstawowego, więc zaczniemy od zadania oczywiście pierwszego. Lecimy. Wypisz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność x razy x plus 2 mniejsze od 8. Dobra. Oczywiście przypominam, że liczby całkowite są takie z plusami, minusami, bez ułamków, pierwiastków, nic takiego, tak? Dobra, no to lecimy. Najpierw oczywiście rozwiążemy sobie tą nierówność. Czyli mamy tak. X razy x, ja od razu napiszę, to jest x kwadrat. X razy 2 to jest oczywiście plus 2x. Jak ósemkę przeniosę na lewą stronę, to będę miał minus 8. No i to ma być mniejsze od 0. Tu oczywiście przypominam wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, kanonicznej, iloczynowej, no i wzór na delta x1, x2. Bo z niej najczęściej będziemy korzystać. Dobra. Czyli oczywiście liczymy tą deltę, czyli b kwadrat minus 4ac. No i jak widać, a to jest to, co stoi przy x kwadrat, b to jest to, co stoi przy x, c to jest wyraz wolny. Czyli nasza delta to jest b kwadrat, czyli 2 do kwadratu to jest 4, minus 4 razy 1 to jest minus 4 i razy minus 8 albo dobra, teraz piszę wam to jeszcze, razy minus 8. Czyli nasza delta jest równa. Minus 4 razy 1 to jest minus 4, minus 4 razy 8 to jest 32, plus 4 to jest 36. A więc pierwiastek z naszej delty to jest nic innego jak 6. Uczymy sobie x1, tak? Wzory są tutaj. Czyli mamy minus b, więc minus 2, minus pierwiastek z delty, czyli szósteczka, przez 2a, czyli 2 razy 1, 2. Minus 2 minus 6 to jest minus 8, podzielić przez 2 to jest minus 4. I dokładnie w ten sam sposób liczymy sobie x2, czyli mamy minus b, czyli minus dwójkę, plus pierwiastek z delta przez 2a, czyli 2 razy 1, czyli 2. I mamy minus 2 plus 6 to jest 4, podzielić przez 2 to jest 2. I teraz mamy znaleźć wszystkie liczby całkowite. Gdyby to było równanie, to by to był koniec, tak? To by była liczba całkowita i to by była liczba całkowita. Ale ponieważ to jest nierówność, to ja ją oczywiście muszę sobie narysować w układzie współrzędnym tą parabolę. Zaznaczam sobie miejsca zerowe, a więc tu gdzieś jest minus 4, tu gdzieś jest dwójeczka. Ramiona paraboli są oczywiście w górę, no ponieważ to a tutaj jest 1, czyli jest dodatnie, czyli ramiona są w górę. Tak? Widać bezproblemowo, że oczywiście tutaj są ramiona nad osią, więc tu są wartości dodatnie, tutaj jest nad osią, więc tu są wartości dodatnie, więc tu będą wartości ujemne, nie? Czyli teoretycznie byśmy napisali tak, że x należy, skoro ma być mniejsze od 0, od minus 4, wróć, od minus 4 do 2. Ale ponieważ ja mam znaleźć wszystkie liczby całkowite, to ja z tego zbioru od minus 4 do 2, tak, muszę znaleźć tylko liczby całkowite. Bo zobaczcie, x należy od minus 4 do 2 i x należy do liczb całkowitych. Tak, bo ja mam znaleźć wszystkie całkowite. No to te wszystkie całkowite, jak to razem weźmiemy do kupy, to jest x równa się, no i co? Minus trójka, minus dwójka, minus jedynka, 0 i jedynka. Dwójki i minus czwórki nie bierzemy, bo jest tylko mniejsze, a nie mniejsze lub równe, więc tu by były wtedy domknięte nawiasy, jakby było też równe i wtedy byśmy je wzięli, a tak to nie bierzemy. No to są wszystkie liczby całkowite, tak? Minus trójka, minus dwójka, minus jedynka, 0 i jedynka, koniec. Więc tak naprawdę to jest nasza odpowiedź, a nie to, bo x-y miały być całkowite. Myślę, że proste, no bo to jest podstawienie do wzoru, narysowanie funkcji kwadratowej, no i poszło. Pytania oczywiście w komentarzach, jak wam się podoba, jak tłumaczę, łapka w górę i też w komentarzach o tym napiszcie, a zmykam póki co do kolejnego, drugiego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.